Opo o zakazie przemieszczania się w noc sylwestrową. Opo o zakazie w noc sylwestrową. Bezprawny. Zatrzymanie wszystkich mieszkańców Polski w domach w noc sylwestrową byłoby bezprawne. Nie ma do tego odpowiednich przepisów ustawowych, powiedział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Wyraził też nadzieję, że zapowiadany zakaz przemieszczania się nie zostanie ostatecznie wprowadzony. Opo odniósł się w ten sposób do propozycji nowych obostrzeń. Chodzi o ograniczenia zapowiedziane w czwartek przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Zgodnie z nimi od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 rok zostaną wprowadzone dodatkowe obostrzenia m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych, w sylwestrową noc będzie zakaz przemieszczania się od godzina 19.00.31 grudnia do 6.00 rano 1 stycznia. Ograniczenia te mają zostać wprowadzone przepisami rozporządzenia. Adam Bodnar podczas poniedziałkowej konferencji prasowej podkreślił, że wolność przemieszczania się jest jedną z podstawowych konstytucyjnych wolności i może być ograniczana tylko na mocy ustawy. Uważam, że wprowadzenie rozwiązania, które polegałoby na zatrzymaniu wszystkich mieszkańców RP w domach w czasie nocy sylwestrowej byłoby bezprawne, ponieważ nie ma ku temu odpowiednich przepisów ustawowych, które by tego typu regulacje pozwalały wprowadzić, powiedział RPO. Tego typu pozbawianie nas praw i wolności obywatelskich, pozbawianie nas istoty wolności przemieszczania się na podstawie rozporządzeń nie powinno następować, dodał. Wyraził przy tym nadzieję, że tego rodzaju przepisy nie zostaną wprowadzone i rząd nie zdecyduje się na tak daleko idącą formę pozbawiania nas wolności przemieszczania się. Rzecznik zwrócił przy tym uwagę, że poza stanami nadzwyczajnymi korzystanie z wolności przemieszczania się nie może zostać zakazane. Podkreślił też, że ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która stanowi podstawę dla wydawanych przez rząd kolejnych ograniczeń, nie upoważnia do uregulowania w rozporządzeniu zakazu przemieszczania się. Jeżeli rząd wymyśla nowe mechanizmy ograniczania naszych praw na wątłych podstawach prawnych, to moim obowiązkiem jest sformułowanie zastrzeżeń i wydanie odpowiedniego stanowiska, wskazał rzecznik.